Ohayo gozaimasu! Witajcie wszyscy, kochani moi mili. Jesteśmy w kolejnym odcinku Wrót Baldura, tym razem w knajpie, w której przychodzimy, żeby oddać questa takiej pannicy, dla której obiecaliśmy zabić pewnego człowieka, który nam to zresztą bardzo ułatwił, więc jesteśmy wdzięczni. Nigdy w życiu! Czy zrobiliście to? Czy on jest? Generalnie to jest fajna sprawa, że możemy... Głupiec nie żyje, pani. Nie sprawi ci więcej kłopotów. Och, znakomicie, wręcz cudownie. Pozostało tylko zapłacić wam za kłopot. A właśnie. I normalnie byśmy mogli ją kontynuować z zastraszaniem. Ale jest to upierdliwe, gdzie będziemy musieli za jakiś czas przychodzić i o tym pamiętać, że musimy się z nią rozliczać. Mi się po prostu nie chce i wolę to załatwić, zamknąć teraz, tak? Poza tym ona może na nas nasłać... dwóch? Czy iluś dryblasów w międzyczasie? Tak samo jak nasłała nas na niego, tak? No ale... No dobra. Dziękujemy. To doprawdy żaden kłopot. Tego rodzaju łajdaków trzeba eliminować ze społeczeństwa wszelkimi dostępnymi metodami. W rzeczy samej. Oto wasze pieniądze. Zakończyliśmy nasze interesy, więc mam nadzieję, że jak najszybciej mnie opuścicie. Nie byłoby dobrze, gdyby ktokolwiek widział mnie w towarzystwie znanych zabójców. Do widzenia. Ma rację. Ale spokojnie. My tu jeszcze wrócimy. Co chcesz, bym zrobił, jeśli nalegacie? My tu jeszcze wrócimy. No może nie prędko, ale... Jeśli nalegacie... Ale na pewno. Tak jest. Bardzo dobrze. Tak jest, dobra. Co miałem teraz zrobić? A, jesteśmy w pobliżu kolejnego miejsca, gdzie będziemy pozyskiwać przedmioty znacznej wartości, jak się zresztą wkrótce okaże. Przede wszystkim bardzo fajny hełm, ale żeby go pozyskać, będziemy musieli zrobić najazd na czyjś dom. Pamiętajcie złotą zasadę, Wrót Baldura. Jeżeli zaatakują pierwsi, to nie jest morderstwo. No właśnie, dlatego wchodzimy tutaj i zaraz się szybko rozprawimy z Nicponiem. Drelik. Dzień dobry panu. Średnie obrażenia. Poważne. I zabity, dziękuję. Ktoś sobie chyba zaczął kastować, ale... tak. Trochę za późno. To dobrze, generalnie. Jesteśmy Harlanem, możemy zobaczyć, co on ma tutaj w skrzynce. Ale spokojnie, ten mieczyk żałosny to nie jest to, po co tutaj przyszedłem. Przyszliśmy po tego pana, Jadaka. Coś cię narobili. Mój sługa pozwoliłby wam tu wejść. Nie pozwoliłby wam tu wejść, chyba że go zabiliście. Żałosne kundle. Czy wiecie, z kim zadarliście? Na swą zuchwałość będziecie po wieki wieków skwierczeli w piekle. No i w sumie możemy powiedzieć dość dosłownie, tak? Hej, czekajże, mości panie. To wasz sługa nas zaatakował. Myśmy się tylko bronili. Następnym razem przy wynajmowaniu pomocników pewnij się, że mam we łbie choćby uncję mózgu. Chyba nie rozumiecie powagi sytuacji, w jakiej się znaleźliście. Obrzydliwi zbóje, łapcie za broń i stawajcie do walki. No właśnie. Z tym panem nie mamy co się specjalnie grzdykać. Czeka na... Zguba. Zresztą wam pokażę, tak? Życie jest bez... Nie chcę tego marnować. W sumie nie chcę też marnować... Fuck. By the way. Jedną z pierścieni, które żeśmy znaleźli, to Wieczna Pamięć, który jest duplikatem Wiecznej Pamięci, którą mamy na... tutaj, na Odyseusie i dodaje bardzo dużo czarów Xanowi, przez co Xan... O! Zapomniałem jakiegoś czaru, dobra. Przez co Xan zajmie się przejmie te czary, których Odyseus... Które normalnie Odyseus by rzucał. Bo... Niektórzy mówią, Xan jest do dupy, bo przecież nie ma magicznych pocisków, tak? Ale my normalnie i tak potrzebujemy ochronę przed petryfikacją,
uśpienie i tak dalej, więc równie dobrze możemy zdjąć to z Odysseusa i tak sobie przed kolejnym spaniem i dać te same czary po prostu naszemu przyjacielowi Xenowi. Już ich większość ma. Co jeszcze możemy mu zauroczenie osoby? Nie. No ale tak. Ociemniałość zawsze się przyda. Jeszcze jedną może petryfikację sobie tutaj zostawię. No to tak. I tutaj sobie weźmiemy dwa dodatkowe magiczne pociski. Wtedy Odysseus będzie mógł napieprzać z magicznych pocisków jak posrany. Bardzo dobrze. A poza tym Xan jako mistrz zauroczeń wszystkie czary, które mają wpływ na umysł, a przynajmniej tak powinno być mechanicznie, nie wiem jak to jest w tym engine dokładnie, bo to może być cokolwiek, tak? Ale tak przynajmniej oficjalnie jest w zasadach, to wszystkie czary mające wpływ na umysł, czyli te takie zauroczenia, ergo, jak sobie spojrzycie, ociemniałość, uśpienie i tego typu, odbywają się z karą do rzutu na negację obrażeń. Przepraszam, na negację magii. I to jest bardzo ważne. De facto. No ale tak, tego pana zaciukamy po prostu normalną bronią. Nasza broń bardzo, ale to bardzo wysokie współczynniki. O, dziabnął Kraśkowi. Nigga, walisz w jedyną osobę, która dosłownie ma na to wywalone, bo zaraz się zregeneruje. Pójdzie spać i w ogóle zapomni, że kiedykolwiek istniałeś. Ten hełm. Very fucking good. Yep. Ojej, umarł. O, 3000. Ja tam nie narzekam. Czy ja narzekam? Ja nie narzekam. Monster dzieju. Szczodrze. Naprawdę szczodrze. To dlatego, że facet miał bardzo dużo odporności na magię. Co chcesz, bym, jeśli nalegać? No dobra, wyjdźmy sobie przed ganek. Krasiu. Kochany Krasiu. Ty będziesz biegał zgadać z tym hełmem. Bo ty masz jakiś taki zwykły. Bida straszna. O Jezus. Jezus! Ale bida. A bida, panie! A bida. No proszę, jakie fajne rzeczy. Krótki mieczyk. Dobra. To jest silne zauroczenie. Możemy sobie zostawić. O, przywołanie potwora pan nie ma? Ale może poznać. Okej, okay. Why not? Pyk. Hełm szlachetnego. Ten hełm nazwano ku czci Lorda Tajna Szlachetnego, który brał udział w wielu bitwach. W pewnym czasie hełm przeszedł w posiadanie jego giernka, który przez prawie 10 lat służył swemu panu. Niestety ten młody mężczyzna nie miał ani siły, ani umiejętności, które pozwoliłyby mu zatrzymać to dziedzictwo. O Jezu. Powiadają, że zaginął on próbując udowodnić swą wartość, czego nie udało się mu uczynić. Od tego czasu hełm miał wielu właścicieli i daje nam plus 1 klasy pancerza, plus 1 charyzmy. Dużo, chociaż nie. Skoro plus 1 klasy pancerza, Krasik ma dużo. Damy to Brando. Pyk. See what I did there? Zapewnia noszącemu infrawizję. O, wow. Ty masz... W sumie to jest zajebisty hełm. Ten pójdzie dla Kraśka. Tak jest. Ale na razie, Krasiek, wiem, że ty masz infrawizję, bo jesteś Kraśkiem, ale będziesz miał zajebistą infrawizję. Po prostu będziesz miał teraz fioletowizję. Tak bardzo intensywną. My God. Widzisz, jaki jestem szczodry? Dobry pan. Dobry pan. Dobry Kunta Kinte. Tak trzeba myśleć o tym. Dobra, gdzie mamy... Gdzie mamy tutaj kolejne preciosa? Kolejne preciosa czekają na nas tutaj. W dotąd mało eksplorowanej części, a w zasadzie w ogóle nie eksplorowanej części, od razu powiem. Hełm Baldurana jest tu. Ale najpierw pójdziemy zdobyć na niego questa. Żeby mnie iść... Z którejś z tych domów? Ten albo ten tutaj.
Dokąd teraz? Hmm. Prosta sprawa. Zobaczmy. Prosta jak sobie sprawa. Wejdę. Obuszuję, czyli coś mnie napadnie. O! Siakieś lolis. I mean dzieci. Luis. Cześć, jestem Luisa, to moja bliźniaczka Loreta. Mamy po 9 lat. It's free real estate. Cześć, jestem Loreta, a to moja bliźniaczka Luis. Mama i tata nie wierzą nam, że w nocy podchodzi pod dom straszydło i przygląda się nam przez okno. Jesteśmy naprawdę zadowolone, że jesteśmy bliźniaczkami, bo inaczej jak jedna z nas się boi, to kto by ją trzymał i pocieszał? Ha, dokładnie. Czyli możemy tutaj przyjść i sprawdzić tą sprawę w nocy. Postalkować... O Boże, ale to naprawdę mało politycznie poprawnie brzmi. Jakby... O. Nic nie widziałaś. Ja po prostu patrzyłem, czy straszydło nie jest w tej skrzyni. Do widzenia, mała dziewczynko. Przybywoju. Uchylam kapelusza. Hej, przyjacielu. O. Dobrze spotkać takiego zacnego chłopa jak ty. Muszę sobie to wpisać w awatarze na Discordzie. Zacny chłop. Tak jest. Słyszeliście? Przed Radą Książąt postawiono kwestię wypowiedzenia wojny przeciwko Amn. Och nie. Jak sądzisz, jaka będzie ich decyzja? Książęta za bardzo obrośli tłuszczykiem. Za dobrze się urządzili. To wszystko część ich zabawy w kotka i myszkę, mając na celu wynegocjowanie lepszych warunków do handlu żelazem. Ale propozycja wojny... A że tej pory była tylko propozycją, a nie ewentualnością przedstawienia Radzie do rozważenia. Ma rację. Ma rację, co ponieważ jakaś szelmowska świnia pod zarządem powierniczym nam tutaj coś tutaj tego tamtego. Wiesz, coś tutaj jest na rzeczy, kurczę. Okej. Okay. Więc tak. Będziemy się... To jest chyba to domostwo. Tak, oczywiście. Możesz otworzyć drzwi? Aha, zamknięte. Już nie. To jest to domostwo. Tak mi się wydaje. Zapiszmy sobie. Na tarczę Tempusa. To już się nam przyda leczanko. Let's heal your ass. Przynajmniej ciupkę. Ciupinkę. Oczywiście. O, nie, nie, nie. Tutaj. I tak. I jop twoju. Jop twoju. Ochrona przed pierdyfikacją. A gdzie mamy ochronę przed złem? Ochrona przed złem. Na tylko jedną istotę. That's fucking stupid, nie? Tutaj mamy taką... Tak, musimy się pozbyć tamtej ochrony przed złem, ale... Na razie. Na razie. Zastanawiam się. Rzućmy sobie na kreśkę. I podobnie. Na razie. Podstawka. Życie jest. Wait a second. Fuck. Co my możemy sobie ciepnąć? Jakieś... Znaczy, nie mówię, że to musi być poważne, tak? Bo to się... A w sumie tam kij. Branwen, stawaj swoją dupkę, parkuj tutaj. Krasiek, let's go, fuck, inside. Yeah! Dlaczego? Chase me, niggas. Ha, i teraz te wszystkie klamoto dziady normalnie sobie posieka opancerzona groza. Please. O, Krasiek dostał. Nieoptymalnie. That's great. Okej, okay, Krasisławie, proszę wbiec. Pięknie. Przeciwnik. 2K fliszony. Dzień dobry. Oh yeah. Oh fuck. Co chcesz, bym zrobił? Dokąd teraz? Idź spać, pan. Oczywiście. Nasza wypry, jeżeli chcecie. Uff. O! Jest suboptymalnie. Co rozkażesz? Tu są jakieś tak, te niewidzialne barambole.
Wasza wola? Nie chce mi się teraz w sumie. Dobra, jesteśmy oddaleni. Dokąd teraz? Możemy się zająć kwestią. Znowu muszę wyłączyć podświetlenie. Czy tu jest ten niewidzialny schab? Niewidzialny schab jest tutaj. Zaiste. O mój Boże. Dobra, najpierw tego pana. Zastanawiam się teraz tak. Dalej. Nie chcę równać czymś, co będzie kosztować nas wszystkich zdrowie. Ale... Dobra, zbombardujmy ich orbitalnie. Spokojnie. I... Wiesz co, może ty się najpierw od... Nie. Nie, Boże Święty, nie wal w kolegę. Chryste Panie. Chrystianie. Okej, okay, ty ciepnij w tego. Udało się. Oślepienie, fuck yeah. Życie jest. Widzicie? No to jest swój człowiek, Ksan. Jak chce, to potrafi. To może jeszcze temu panu ciepniemy. Dokąd i teraz? Tak. Bombardieren Orbitalen. Ja. Fantastisch tempo, please. Nasza wyprawa jest daremna. Yeah. Uwielbiam to. Uwielbiam. Fuck yeah. Pani może ich odpędzić czy coś, albo... W sumie zrób sobie bitewny szał, bo to pomaga nawet. Okej, okay. Co my tutaj mamy jeszcze? A, co tam? Mamy mnóstwo, dosłownie. Pyk, aha. Branwen, robisz coś? A, tak, bo widzicie, wyłączyłem z ciekawostki ataki dodatkowe kosmetyczne, bo normalnie nasze postacie non-stop atakują, tak? Znaczy machają po prostu mieczami i tak dalej, ale i tak liczy się tylko to, co tu jest w logu wypisane. Troszeczkę to potrafi skonfudować, więc postanowiłem to wyłączyć, dlatego się może wydawać, że Branwen na przykład ciepie rzadziej. No wcale nie ciepie rzadziej. Ciepie tak samo jak ciepała, tak? Ale no. Ups. I lepiej. Pięknie. Szybciej. Jakie to jest mięsiste, dobry panie. Chryste. Tak. Ach. Dobra, i jeszcze go. I jeszcze tutaj jest jakiś. Nie naruszę. Proszę bardzo. Swołocz jedna. Co rozkażesz? Lepiej. Ach, magiczne pociski. A jak będziemy już na przykład w dalszych częściach Icewind Dale, ewentualnie już w dwójce, wyobraźcie sobie, jest taki czar sekwencer, tak? Znaczy no, sekwencja czarów, że w trzeciej edycji to się załatwiało tam metamagicznie, tak? Te talenty. Tak. Że można było coś rzucić na wyższym poziomie, albo troszeczkę zmodyfikowane, albo szybko, albo kastować dualistycznie, etc. A tutaj zrobili tak fajnie, że możemy na przykład zrobić sobie sekwencję czarów i rzucać ją naraz. Wszystkie te czary, tak? Subcie. Yeah, let's get in! Jeśli nalegacie... Jeśli dosiżgacie... Oh fuck! O, oh, fuck. Krasiek. Ataki Renzi. Co chcesz, bym zrobił? Gdzie? A to skubany. Tak? Skubany. Spokojnie. Dokąd teraz? Spokojnie, jak na mnie. Daj nam zwycięstwo. Wie. Nasza wyprawa. Ups. Zastanawiam się. Oczywiście. Zgangbangować mi to. Dokąd teraz? Bardzo proszę. A my mamy jeszcze kulkę. Subciokolorową. Nice. Ale niestety to rzuciło dość wysokie przeciwko czarom. Wasza wola? No dobra, mamy to oczyszczone. Patrzcie, trzy kafle. Fuck. Tu się tak bardzo opłaca przyjść.
A i tak zabierzemy tylko od tego pana quest, który zaraz zrobimy w bardzo... To nie wszystko, ale to dobrze, bo więcej expa. Z miłości do złota. O! What the fuck? Teraz na ludzie. Zrobione. Nie martw mnie. Co pan robisz? Co pan robisz najśmielszego, najsłodszego? Okej, okay, masz podlecz się na wszelki wypadek. Nie to, że będzie to jakiś tam pierdliwy, uciążliwy, ale... Ale na wszelki wypadek. Pierścionek się zaopiekuje nim. A co tutaj mamy? Pieniążek. No dobra. I tak, wejdziemy teraz do tego pana z nim porozmawiać. Ten pan daje nam zlecenie na hełm Baldurana, którego mu nie damy, ale zlecenie wykonamy. Chcesz czegoś, przybyszu? Dobrze się spisaliście, przemykając obok moich strażników, powinienem się spodziewać, rozgniewać, ale mówiąc szczerze, wypatrywałem ludzi zręcznych i odważnych. Zapytam więc tak, pomożecie mi, czy wolicie umrzeć? Co chcesz, żebyśmy zrobili? Przede wszystkim jestem Degrodel i, jak mniemam, stoi przede mną Odysseus Richter, sprawca wszystkich ostatnich niepokojów. Skoro już wiemy, kto kim jest, przejdźmy do sprawy. Ta zaś jest prosta. Kilka lat temu, podczas próby włamania się do domu Ramazita, spetryfikowana została grupa najemników. Nawiasem mówiąc, niezbyt sympatycznych. Dla tych, co mają ograniczony zasób słów, wyjaśniam, że spetryfikowani oznacza obróceni w kamień. Tak czy owak, jeden z nich miał przy sobie pewien magiczny przedmiot, hełm Baldurana. Ramazit tego nie wiedział i po prostu sprzedał ich ciała pewnemu kolekcjonerowi dzieł sztuki, mieszkającemu we wrotach Baldura. Chciałbym, żebyście znaleźli te posągi, przywrócili im życie, odebrali hełm. Okej. Okay. Ile dostaniemy za tę usługę? Dostaniecie za tę usługę 5000 sztuk złota. Królewskie wynagrodzenie, więc nie będziemy się targować. Jak mamy ich przemienić z kamienia w cielesne istoty? O! To w istocie bardzo proste. Dam wam 6 pergaminów zmiana kamienia w ciało. Użyjecie ich na posągach, kiedy już je znajdziecie. Posiadłość kolekcjonera można znaleźć na zachód od Pałacu Jarmarcznego w centrum miasta. Od Placu Jarmarcznego, pałacu. Powodzenia i niechaj wam nie przyjdzie do głowy, by mnie zdradzić. To mogłoby być bardzo niezdrowe. Zaiste ten pan ma rację w pewnym sensie, ale w drugim nie. To nie będzie bardzo niezdrowe, to będzie bardzo niezdrowe dla niego przede wszystkim. No. Bardzo dobrze. Chyba, że po prostu gustuje w dużej ilości metalu. O, wait a second. Możemy się rozejrzeć, bo już jest noc. Co grasuje w okolicy tych dziewczynek? Zastanawiam się, prosta dziewczynki. Sprawa. Wielki kapisna. Szybcie. Dobra. Pozdro dla kumatych. Halo? Jest tu kto? Bóg. To my, potwory. Well, shit. No. Chociaż zaraz, jakby tutaj wrócić w nocy. Jestem wypstrykany troszeczkę z... Zobaczmy, co się stanie. Lareta. Dokąd teraz? Prosta sprawa. Louis. A gdzie macie ten. To okienko, o którym mówicie? Tutaj? Bo ja nic nie widzę. Chyba, że to jest jakieś podstępne coś. Co chcesz? Ja na razie jeszcze nie jestem świadom. Szczerze mówiąc, o ile to nie są jakieś takie bardziej werwne questy, to niewiele z nich pamiętam. Więc jeżeli na przykład grałem w tą grę
X lat temu, pamiętam ostatnim razem to było z Kapim, robiłem nagranie właśnie w koopie. I tak żeśmy tam niewiele pograli, ale zawsze coś. No to bardzo dobrze. Było spoko, było fajnie, ale to nie jest to samo. No dobra. Po pierwsze. Chcecie whisky? Dobry wieczór. Hemi Płaszcz jest gotów służyć wam bezpiecznym i miłym schronieniem. Mam nadzieję, że zostaliście ostrzeżeni i sceny tutaj są nieco wyższe niż w innych, mniej szanowanych zajazdach w naszym mieście. To oczywiście prawda, ale zawsze dbam o to, aby moi klienci wiedzieli, za co płacą. Co mogę dla was zrobić? Owszem, nie. Nie no, wynajmiemy sobie pokoik, jasne, tylko wait. Co? Chcę przeklajstrować sobie troszeczkę czary, więc tak. To sobie usuńmy, natomiast... Bo ochronę przed złem teraz mamy grupową, no to na Brandman już się niespecjalnie przydaje. Mhm. Sanktuarium. Jakby okej. Okay. To akurat się nam nie przyda. Może trochę, ale... Może leczenie lekkich ran kolejne? Ewentualnie rozkaz? Nie, leczenie lekkich ran. Przyda się troszeczkę bądź co bądź turbo powera. Znajdowanie pułapek, płomienne ostrze, psalm, to wszystko mamy, pomoc. Spłonność na ogień zimna. You know what? To się może przydać. Co prawda, na jedną osobę, ale nadal. Teraz zaś mamy zdjęcie paraliżu, no to będzie jednak ten. Rozproszenie magii. Chociaż nie wiem, czy strefę czystego powietrza nie powinniśmy zainwestować. A wiecie co? Animacja martwiejca. One są takie sobie, a bezmyślność też by się całkiem przydała, bo to jest dość potężne. Ale tylko na jedną osobę, fuck. No nie jest to, co chaos. Chaos to jest kurde potęga. Okej, okay, zadawanie poważnych ran, dobra. Nie no, sobie zostawmy ochrona przed złem, ponieważ będą, jeżeli będą to jakieś tam potwory i inne rzeczy, to zawsze możemy się, jakieś demony i te. Okej, okay, jedna istota, całkowitą niewrażliwość na wszystkie ataki. No widzicie, to jest problem. 5 rund na poziom, znaczy to nie jest aż tak źle, tak? Ale na przykład zwoje i tak dalej, co prawda chronią tam 50% albo ileś, albo jakieś tam odporności, trwa to dłużej, no. Przywołanie zwierząt, w sumie też by się... Zresztą mamy różdżek trochę... ale wolę zachować różdżki, tak? No i swoboda działania, no to jest w sumie... Jakie? Śliskość, unieruchomienie, osoba, plątanie. Nie. Budowanie poważnych ran. Przydałoby mi się coś, co by na przykład zdejmowało to ogłupienie, tak? Ale niestety nie mamy. Neutralizacja trucizny, często. Fuck. 17 punktów życia, fajnie, ale... No nie. Niech będzie tak na razie. Co dalej? Co my tu mamy? A, to miałem sobie odsegregować, bo tym się zajmuje Xan. I, proszę bardzo, pyk. Xan, powiedzmy, ma bardzo dużo dobrych, ciekawych czarów. Niech sobie z nimi biega. A nawet te dwie tam identyfikacje mi to zawsze... Wasza wola? Mi to zawsze dostarcza, tak, fanu. Oczywiście. Zanim się jednak tutaj z tymi panami porozmawiamy, ja wam pokażę, gdzie możemy szukać hełmu Baldurana. Mianowicie prosta tutaj. Sprawa. Tu. Ale... Najpierw... Wyniuchajmy, czy są tutaj jakieś pułapki.
A zaufajcie mi, są. Haha. See? What did I tell you? Ta-da, ta-da-da-da, ta-da-da. A tu coś możemy otworzyć? Nie. Pyk, Eum Baldurana. Teraz damy go... Oczywiście. Grachowi. Szybcie. Tak właśnie. Tylko najpierw sobie go zidentyfikujmy. Akurat nasz kolega ma jeszcze jeden czar. Eum Baldurana. Dodatkowe trako. Tako. Klasa pancerza do przodu. Rzuty obronne do przodu. No i punkty życia dodatkowe. Fuck yeah. Okej. Okay. No po prostu wygląda debilnie. No okej, okay, nie przeczę. No, dobra, Krasiek teraz jest odporny na działanie różnych żywiołów, powiedzmy. Matko Bosko. Jak to wygląda? No niech będzie. Niech mu będzie. No niech mu, prawda, ziemia lekką będzie, czy jakoś tak. Mhm. O, mamy tutaj te zwoje odczynienia. W sumie niech to otrzyma Branwen na razie. No będzie odczyniać. A my prześpijmy się w tej gospodzie. Dobry wieczór i tak dalej. Można się przespać? Jasne. Pliska. Krasiek wypoczął. Kurwa. Młody Bóg. Tak jest. Okej. To teraz. Będziemy musieli troszeczkę tutaj coś wyserować. Sami zobaczycie, o co chodzi. Zdobędziemy dużo fajnego ekwipunku. Sami zobaczycie, o co chodzi. Ale będzie to w bardzo serowy sposób. Mam nadzieję, że się uda. Fuck yeah. No tak. Krach zyskał dodatkowe punkty życia. To dobrze. Spał w hełmie. How the fuck? Zastanawiam się teraz, co dalej. Okej. Krasi. Kogoś innego. Turpin. Pewnie. O tak. Wypijcie kufelek z Gorbhelem Hindem i jego wesołymi błaznami. Już gdzieś o tym słyszeliśmy. Paskudne czasy idą. Dokładnie to samo. Hej, stary. Też. Chcesz czegoś, przybyszu? Hej tam, poszukiwacze przygód. Podejdźcie i napijcie się z Gorbhelem Hindem i jego bandą wesołych błaznów. Obok mnie siedzą Farluk, nieustraszony Turpin, ryczący łowca, i Nelik, najbardziej złowieszczy i podstępny złodziej. Jesteśmy tu winni pieniądze, więc dostał dobry przydomek. Dość jednak tym nic nieznaczącym wstępom. Siadajcie przy nas i opowiedzcie nam o swoich ostatnich przygodach. A wiecie co? Z chęcią podzielę się moją historią. Cóż, przebyliśmy k niej otulisko i przedarliśmy się mieczami w dłoni przez wszystkie poziomy sekretnej i dobrze strzeżonej kopalni, aż dotarliśmy do jej serca. Za każdym zakrętem stali magowie ciskający w naszą grupę kule ognia i błyskawice. Niektórzy potem dawali nura w drzwi przez wymiary, by ponowić ataki w przeciwnej strony. Tak, była to rzeź. Tak, była rzeź. Był stary, ale z chęcią wspominamy każdy moment z tej walki. A była rzeź, były straty. No właśnie to... Nie bardzo. W sensie, no, rzeź była na nich, tak? Ale u nas żadnych strat. Kopalnia żelaza w Kniei Otulisku? Wspaniała jest wasza opowieść. Zaiste jesteśmy o nią bogaci. O dziś możecie się uważać za honorowych członków Wesołych Błaznów i niechaj w tym uświęconych w salach piwo zawsze wzmaga przyjaźń. Hej, piusy, toast! Viva totes austricter i zwycięskie dusze, które nas otaczają. Jep. No to teraz... możemy się przygotować powoli. Dokąd teraz? Bardzo niecnych czynów.
Odporność na strach, proszę. Ej, Szybciej! Dlaczego? Może się uda tym razem. Boost speed. Witaj. Blesik. Konik jekoksik? To ty zrobisz blesik. Fuck yeah. Co chcesz? Może pan teraz używać miecza? Mam nadzieję. Wasza bardzo dobrze. Jest. Zniażdżę ci pysk. Jakem żyw. Oczyścić drogę dla Greteka i jego młociarze z podgórza. Jeżeli w istocie jesteście młodzieżami z podgórza, to sami sobie poradzicie. Nie będziemy zamiatać przed zwykłymi chwalipiętami. Nikt nie stanie pomiędzy młodzieżami i ich piwem. Chłopcy, gotujcie broń. Jest tu trochę śmiecia do wyrzucenia. To jest ostatnia pomyłka w twoim życiu, chłopie. Więc tak. Jeden czar tu. Nasza wyprawa jest. Jedna daleka. Paniczka tutaj. Lepiej umrzeć tak stojąc, niż żyć klęcząc. I tak, ja na wszelki wypadek. Bo widzicie, oni tutaj mają. Mego kapłana. Mego czarodzieja. Czarodzieja chcemy zdjąć najpierw. Napiłbym się piwa. To bardzo, bardzo kurwa szybko. Z miłości do złota. Oh yeah! Zastanawiam się teraz. O, ten pan dalej. Się nie ten. Nie, nie zareagował. That's bad. Nie chce mi się teraz gadać. Fucking hell. Czeka nas zguba. Ociemniało szybciutko temu Michał panu, Uri, proszę. Swój mroźny pocałunek rypnąć w dziąsło. Okej, już go nie ma, nieważne. No i to tyle, jeżeli chodzi o tą gromadę. Ja pierdziele, jakie wąskie Stanisławy z nich. Co się dzieje w ogóle? A, nasi koledzy nam pomogli. Super. To teraz się zajmijmy. Generalnie ta sekcja gimnastyczna niech zdejmie pana, który jest ich kapłanem. Co tu się w ogóle dzieje się? Dobra, wszyscy zdjąć tego pana, który jest kapłanem, bo... Dziękuję. Teraz tego pana. Dwie różdżki grozy naprawdę robią pracę. Tylko widzicie, to też trzeba o to, żeby to się wszystko ładnie porolowało, bo jeżeli ich na przykład Nitzpoń rzuciłby swoje czary w miarę szybko, no to mielibyśmy trochę problemów. Ale nieźle. Oh fuck. Idź dręczyć kogoś innego. Krasik. Zbieraj złociwo. To jest twój nowy toporek. Tak jest. Dokąd to zrobione? I mamy level up, motherfucker. That's great. That's the best. A w ogóle dziękuję naszym nowym towarzyszom. Jestem im to winien podziękować. Chcesz czegoś, przybyszu? Radzi byliśmy waszej obecności, a wasze umiejętności wywarły na nas wielkie wrażenie. Teraz błagam jednak, byście się oddalili, gdyż niektórzy z moich ludzi są ranni i trzeba im znaleźć pomoc. Niechaj pomiędzy domami, którym przewodzą Odysseus Richter i Ropelhind, zawsze rozkwita przyjaźń. Chodźcie ludzie i mężnie znoście ból. Tak jest. Wasza wola, dobra, dobra. No więc rozprawiliśmy się. Dokąd teraz? Uff. Zobaczmy, czy podidentyfikujemy jakoś tego? To na pewno. Bo to są zwykłe strzały ogniste. Co ich tak specjalnie robimy w użytku. Szata maga, fuck. My akurat tego nie potrafimy zidentyfikować. Why? Co to jest takiego to? No dobra. Już wiem, na co zmarnujesz. Pyk. Okej. Długi miecz, strzała lodowa. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze kolejną różdżkę z kolejnymi przestrachami. Jesus, that's so good. Identyfikuj.
Proszę bardzo. Topór Mauletara plus 2. Podczas wojny domowej w Tetyrze topór bojowy Mauletara znajdował się w posiadaniu domu Osynt. Ta szlachecka rodzina została zdradzona podczas próby ucieczki z kraju i Mauletar, dowódca ich gwardii i osobisty przyjaciel, ujął topór i ruszył do walki, poświęcając swe życie, by zyskać dla przyjaciół czas na ucieczkę. Jego okrzyk bojowy został usłyszany przez bogów i wzmocniony, odbijając się echem po wszystkich lądach jako symbol niezachwianej przyjaźni i lojalności. Topór, którym walczył Mauletar, zyskał własności magiczne i odtąd miał być używany przeciw tym, którym brakowało honoru i odwagi. No, teoretycznie, jak tam nasz Krasisław, to będzie mały upgrade, bądź co bądź. Dziękuję bardzo. W zasadzie tylko o to chodziło, tak? Żebyśmy zyskali dla niego nowe fanty. A my teraz... Zapiszmy sobie. Bo mogę coś zjebać. No. No. Następny poziom. Czary trzeciego poziomu 1, czwartego 1. Te punktów życia, wiedza zwiększona niby. O, to mnie nie... To mnie trochę frasuje. Fuck. Już myślałem, że dostanę jakieś fajne precjoza trzeciego poziomu czar. Ale w sumie nie jest tak źle, bo trzeciego poziomu czary są całkiem niezłe. Tylko co my mamy? Ochrona przed... No, przed ogniem, błyskawica. Gnistą kulę. Możemy sobie dziabnąć. Ale mamy dużo tych lasek ognistej kuli. Pierwsze dotknięcie, zbicie czaru. Ochrona przed zimnem, fuck. Czy zbicie czaru to jest... Trzeba działać na jakąś stałą wtórę, na wszelkie ochronne. No właśnie. Mniejszy koszt niewrażliwości, to się nam przyda. Bo jeżeli będziemy walczyć z magami, to oni często mają... koszt niewrażliwości. Więc będziemy czymś to negować, mam nadzieję. No i czwórka. Uff. Zamęt. Fuck yeah. Minus 2. Aha, stworzenia wykonane rzut obronny. Super. To będzie bardzo przydatne. Holy shit. A ten nasz pan, jak awansuje, no też mam nadzieję sobie weźmie zamęt, bo mamy już wielkie osłabienie. To jest niesłychanie przydatne do obniżenia rzutów obronnych. Co chcesz, przez co, jeżeli one będą obniżone, to łatwiej będzie wpakować na przykład komuś jakiś zamęt w dół. Wiadomo gdzie. Dobra, a czy w ogóle tutaj możemy wejść na piętnato? Puk, puk. Oczywiście. A tu są nadal gwardziści. Kropnie mi przykro, ale ta komnata jest na razie niedostępna. Bez obrazy, ale mamy tu nerwowego gościa, który nalega, by jego pokój był strzeżony, zamknięty i zaryglowany. Bardzo mi przykro, ale nie możecie przejść. No, skoro tak. I niestety nie, faktycznie nie możemy przejść, oni są ustawieni tak, że po prostu nie da się obok nich prześlizgnąć. Dobra. No to, kochani moi, jesteśmy już fajnie doposażeni. Teraz w sumie jesteśmy tak odpoczęli sobie. To zrobimy. Tylko będziemy musieli, no właśnie, zawitać w pewnym miejscu, żeby się odprężyć. Tada! Tak, co tutaj mamy? O! Queen, hello. Prosta sprawa. Myślisz o czymś konkretnym? Ankegi narobiły szkód nad brzegiem rzeki, na wschód od tej suczej kapłanki. Załatwiły mojego przyjaciela, Nestera, i omal mnie także nie wciągnęły. Dlatego teraz jestem taki ponury. Matka Nestera chce coś z tym zrobić, ale mnie męczy zbyt dużo koszmarów, żeby ośmielił się tam wracać. Myślisz o czymś konkretnym? Bardzo mi przykro, że kopodałem was ostatnio historią Nestora i Ankegów. To wszystko prawda, ale jednak nie w porządku przesuwać własne problemy na innych ludzi. Mam nadzieję, że nie jesteście nam źli. Czyli załatwiliśmy jego problem? Myślisz o czymś konkretnym? Okej.
Prosta sprawa. Ale pan nam nic na to nie dał. To mnie bardzo niepokoi, ponieważ mam nadzieję, że będę sobie mógł coś tutaj rąbnąć. Oh yeah! Ochrona przed magią, 2 godziny. Please. Zawsze. Wszystkie miksturki ochrony przed magią. Prosta sprawa. Tak? Bardzo chętnie przyjmę. A, żeby nie było, ja sobie też między sesyjkami zrobiłem troszeczkę wypadu na Ankegi i troszeczkę poszedłem też do Beregostu, żeby kupić, bo znaczy w zasadzie nie tyle w Beregoście, co w Wysokim Żywopłocie, zobaczyć, czy mają tam jakieś ciekawe zwoje. No zwoje akurat nie mieli ciekawe. O, fuck you! Nas będzie zrobione. Co chcesz, bym zrobił? Jeśli nalegacie... Niestety nie mieli ciekawych zwojów, ale mieli ciekawe miksturki, więc wszystkie oczywiście jakieś tam odporności i tak dalej to wykupiłem. Ej, stary. Miło was mi poznać. Czego chcecie od Corneliego Fina? Opowieści o zdradzie w możnym domu, czy może historię Waltrzykowską? Wiele się słyszy przy podawaniu piwka. Co wiesz o żelaznym tronie i działalności tu w mieście? Żelazny co? Niewiele wiem o kupcach i ich interesach. Przy piwie źle się opowiada o starych, skąpych sklepikarzach, gdyby się na ten przykład zechcieli usłyszeć historyjkę o szlachetnej pannie i łotrzyku niskiego rotu. O, wtedy owszem, chętnie służę, choć prawdę mówiąc to tylko opowiastka, a zabawa na chwilę. Okej. Okay. Jakież to zaugane opowieści snujecie ostatnio przy barze? Och, mamy wiele opowieści o głębokich piwnicach i tych, co usiłują się tam niepostrzeżenie przemknąć. Nieraz wpadłem na klientów, tak przypadkowo odsłonić im gęby spod kapturów. Tacy o gorszej niż moja reputacji potrafili nieźle się w życiu urządzić dzięki datkom od tych, co woleli pozostać nieznanymi. Radziłbym jednak, by nie iść w ich ślady. Jeśli kogoś stać na to, by wam zapłacić, stać go pewnie i wynajęcie takich, dzięki którym już nie będą musieli wam płacić. Ma rację. Bardzo dobrze. Świętą rację. To jest też... Chcecie whisky? Jakiejkolwiek trucizny byście nie szukali, z pewnością znajdziecie ją gdzieś we wratach Baldura. Napięcie z czegoś? Yep. A w sumie zaraz. Najpierw. Tak, oczywiście. Harlan, znajdziesz coś na górze? Coś ciekawego? Zrobione. O! Bory no man. Chcesz czegoś, przybyszu? Witajcie i bądźcie pozdrowieni, młodzi ludzie. Przybyliście do starego Borinola po opowieści o życiu w krainach, czy po prostu spacerujecie sobie rozmawiając z mieszkańcami Wrót Baldura? Znasz jakieś ciekawe historie? Och, mam historie. Czy są ciekawe, to już inna sprawa. Mógłbym wam opowiedzieć jedną czy dwie, choć pewnie nie ma znaczenia. Słuchanie opowieści niewiele przynosi zysku, poza dobrze spędzonym czasem. Ależ oczywiście. Opowiadaj. A więc tak. Było to zaraz po Nowym Roku. Stary Chester, Blackwood i ja wyruszyliśmy, by zebrać przyjaciół i wedrzeć się we wrota starych ruin Firewine. O, byliśmy tam. Prowadziła Vella Stablehead jako najstarsza, rozumiecie. Wszyscyśmy się zgodzili, że w razie gdyby nas zaatakowano, powinna stanąć na czele i wziąć na siebie główne uderzenie. Miała też oczywiście topór swego ojca. I wspaniale z nim wyglądała na czele drużyny. Była wysoka niczym jodła i mogła walnąć na odlew tak, że poczułeś się jak listak w huraganie. Pamiętam, jak ona i Chester Allendale, nie krewniak Blackbootów, co i dobrze, Blackbootowie nie mieli cierpliwości dla Veli i jej krotochwili, więc Vella i Chester figlowali sobie po jaskiniach Vulcaster. Tak przynajmniej dzieciaki to wtedy nazywały. I trafił na nich jej tatko. A Vella podskoczyła i niech mnie. Walnęła Chestera tak,
że przez tydzień nie mógł spaść na ziemię. Tatko Veli, jak to zobaczył, to tak się zaczął śmiać, że zapomniał o tym, iż jest wściekły. Twardziel z niego, ale... A jeśli trafi mu się dzionek bez dobrego figla, to chyba przejdzie mu skonać. Pamiętam, jak raz... Okej. I on troszeczkę opowiada... Nie wiem, czy nie do tych... Nie pije do tych trupów, które żeśmy tam znaleźli w ruinach Ulcaster? Czy to byli ci? Znaczy, przepraszam, nie w ruinach Ulcaster, chociaż chyba też trochę. Tych trupów w ruinach Firewine? Jakiś tam rycerzy, jakiejś tam kompanii? Może tak, może nie. Niezła opowieść, sporo się nauczyliśmy. Teraz już sobie idziemy, żegnaj. Jeśli tak powiadasz, młodziku, powodzenia tobie i tym, co z tobą wędrują. No właśnie. Lubię takie smaczkowe opowieści, bo dodają wiele charakterku. Ktoś widać, że lubił je pisać, się naprawdę namęczył. A my tymczasem borem lasem. Pyk. Ale ktoś noże zbiera, jak ten łysy z Lost. 3 pieniądze, super. Będzie na chlebek. Teraz chleb tak podrożał, że w Lidlu, no tak 2-3 złote, o lekkim, nie powiem czym. I co my tu? Pyk. Mikstura ochrony. Tylko obniża klasę pancerza, my i tak już ją mamy świetną dosyć. No ale... Ale... Nie będę marudził. Oczywiście. Dobra, zeszły z nas buffy. That's good news, chyba. Więc tak, podzielmy się śmieciami. Dobrze. Co my tu mamy? To temu panu. A. W sumie to też. Pyk. Dobra. Dobra, to też. A co to za miksturka? Miksturka intelektu. Niech będzie. Ochrona przed magią i tu jest rodzaj magicznych, niefizycznych obrażeń. Magicznej zasłony. No też dobre. No i lodowego olbrzyma. To raczej Kraśkowi, bo my i tak mamy dużo. Jeszcze zdobędziemy, więc spoko. No ale Kraśkowi to by się przydało. Zdecydowanie. Identyfikuj, mamy jakiś czar. Ta szata maga wygląda seksownie. To jest tylko poszukiwacze przygód. God damn it. No dobra, a czy my mamy... No dobra, pójdziemy sobie do jakiegoś sklepu i sobie tam załatwimy sprawę. Zaraz sobie wypocznijmy. Padum bum. Dokąd teraz? Tak jest, a w sumie też winieneś móc to. No tak, bo masz przecież 2 czary. 2 zalety ochrony. Co to jest? Co to ma być? Pytam się ja, Wacław Jarząbek. Dziękuję. Ciężko. Ciężoje i gristoje, da? No proszę. Krasiek nie jest taki powerny, jakby się zdawało. Tudzież zbliża się do, że tak powiem, granic swojej wytrzymałości. Dobra. W sumie tutaj się możemy też jeszcze pokwapić o zwiedzenie tej części miasta. Tam jest taki siedziba bardzo bogatego rodu szlacheckiego, gdzie wchodzić specjalnie nie wypada. Same problemy, nie mamy tego Lundka, który chce wyrwać tamto, oczywiście, tą córkę. Zresztą, zobaczycie, jest jedna kompanionka, bo do czego zmierzam? Tu się matacze, mówię troszeczkę tak, jakbyście wiedzieli, o co chodzi. I niektórzy pewnie wiedzą, o co chodzi, tak? Bardzo bogaty koleś, mieszka w wielkiej willi. Ma córkę, która chciała być poszukiwaczem przygód, ale jest rozpieszczoną troszeczkę pannicą i... Nie da się jej tak łatwo wyrwać, jakbyśmy chcieli. No to potrzebujemy tego barda. Pamiętacie? Chociaż nie, barda? Czy to był ten bard?
z Beregostu, czy ten... Nie, to był taki... Taki zawadiaka trochę... W każdym razie potrzebujemy innego gościa mieć w drużynie, z którym musimy tutaj wejść do tej posiadłości, zagadać i wtedy ona da buziaczka i ona jest tak. Taka i wtedy będziemy mogli wreszcie się prosta powiedzmy sprawa. Troszeczkę wasza wola, jeśli nalegać, udać na przygodę. Bardzo dobrze. Przygodę. Wybaczcie, ale chyba wam nie znam. Was nie znam. Enter Srebrna Tarcza nie powiedział, że spodziewa się dziś odwiedzin. Czy obrazicie się, jeśli spytam się, co tu robicie? Oczywiście, bo trzeba nam pomówić o tym i owym za moi towarzysze, że mają z Waterdeep, może... A władze troskają się o bezpieczeństwo świadomości, ale mamy zadbać o to, by nikt go nie natknął. Byłem rzeź, które nabyłem tygodnie. Moi ludzie pomagają mi je wnieść. Oho! Od 3 lat codziennie odkurzam marmurową kolekcję mego pana. Nie wiem, jak się z tego będę. Czyżby to nas wpuściło? Zaraz porozmawiamy z gwardzistą, się dowiemy. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Hej, wy tam! Co robicie w majątku Entara Srebrnej Tarczy? Okej, jesteś kolekcjonerem sztuki. Nie pamiętam teraz, jak tu się przedostać. Jesteśmy członkami Płomiennej Pięści. Władze troskają się o bezpieczeństwo. Nie. Chcę zostawić w spokoju? W porządku, nie przeszkadzajcie sobie. Czyli jednak Waterdeep. Nie chcę. Dobra. Pewnie. Co chcesz? Możemy wejść na górę, porozmawiać może z jego żoną. Tylko z której ona była strony? Z tej czy z drugiej? O, była z jego żoną. Przepraszam, ale nie znam nikogo z was. Może powiecie, co robicie w mojej komnacie? Przepraszam, musieliśmy zabłądzić. Mamy pewne interesy z Entanem. Dziś rano przybyliśmy prosto z Waterdeep. Okej. Całusy na pamiątkę zaryzykujemy. Oh fuck. Nie, dobra. Pardon. Jeszcze raz na szybcie. Chociaż i tak z nim niewiele zyskamy, tak? Ale... Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Dobra, przyszliśmy. Dobra. Zobaczmy, czy da się tutaj wejść. Fuck, puść nas, panie! Wait, what? Ale o co chodzi? Dobra, wiecie co, i tak z tego nic nie ma. Sorry, że tutaj marnuję wasz czas, ale... Może, what the fuck? Ale pamiętam, że dało się tutaj z nim po prostu wejść, pogadać. Ale on to nic, tak? On to jest absolutne nic. Chodzi o kufry, jakie on tam ma. Ma tam troszeczkę... O, tu jest maczuga. Okej, okay. Cool, good to know. Tu jest jakiś... Fajne rzeczy są. Generalnie zawsze warto obejść cały ten posesję. Tylko właśnie, kurde, problem jest taki... Że te grzdyle wszystkie, oni wszędzie tutaj łypią. Nie można ich jakoś, nie wiem, uśpić czy coś. Fuck. Przydałby się nam sklep. W naszym obecnym predykamencie i chyba się za takowym rozejrzymy. W ogóle co tu się dzieje? Tak. Harlan, skoro już tu jesteśmy, zanim pójdziemy po rozwiązać tamtą dziwną sprawę. O! Co chcesz, bym zrobił? Wasza wola? Uzbrojona postać w pancerzu. Nie chciałbym, żeby to się skończyło nagłym enkanterem, dlatego. Bardzo dobrze. Otoczmy tego pana. Od krzepkiej dłoni nauczy Moresu każdego opryszka. O, shit.
W gospodzie Felbosta w parę gości zatrzymał się gruby człowiek o imieniu Algernon. W jego pokoju zamkniętej skrzyni jest szata, której potrzebuje. Przynieście mi ją, a ręczę, zapłata będzie uczciwa. Przy okazji spróbujcie go nie zabić. Ups. Ach, podoba mi się wasza robota. Proszę o to 200 sztuk złota za wasze wysiłki. Nigga, please. Are you crazy? Are you crazy? Czas na odrobinę chamstwa i brutalności. Z kraju śmierci, do widzenia. Nie będziesz nam zabierał, kłykciu jeden, naszego bardzo ważnego precjoza, który zresztą teraz dałem Krachowi, tak? Co chcesz, dziękuję. 420 expa. Nie mamy za to spadku reputacji, ponieważ zabijamy kogoś, kto zleca nam zabójstwo. A jak sobie zauważycie, to w większości przypadków możemy zabić takie osoby. I to absolutnie na lajcie, tak? Dobra, dobra. Bo są postrzegani jako, nie wiem, złodupcy czy coś, czy... A. Unsavory types. To się mówi. Wyśmienicie. I pyk. Nic ciekawego. Dobra, dobra. No dobrze, no to jesteśmy bogaci o trochę złota, trochę expa i... Jeśli nalegacie... I jakieś martwe pokrucze. Dobra, dobra. Dead Midget tak? Storage. Prosta sprawa. Co tutaj mamy? Uuu! Zwoj. Zwoik. That's nice. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. No, jest jakaś ciekawa rezydencja. Zamknięta. Nie podoba mi się. Zastanawiam się teraz, co dalej. Prosta sprawa. Już nie jest zamknięta. Wasza wola? Dobra, dobra. Chodźmy. Okay. Dokąd teraz? Oczywiście. Harlan? Czy na zrobione. Pięterku jest jakieś... O, sam proszę. No, może być. I wychodzimy z tej strony. Super. Oczywiście. Chociaż najpierw otworzę sobie te drzwi. Dlaczego? Szybcie. Żeby pamiętać, że tu byłem, tak? I to oczyściłem. Zrobić. Dobra, dobra. Bardzo dobrze. O wiele lepiej mi się to zapamiętuje, jeżeli to widzę wizualnie, dobrze. Jak wchodzę do lokacji. Tak właśnie. Tutaj się wejść nie da, ale dobrze jest. To jest ostatni domek. I zmykamy... Tak, oh fuck. Zaciąłeś się na szlachciance. O. Oczywiście. W sumie też bym się zaciął, jakbym mógł. Zrobione. Ciup, 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 ciup. Prosta wyśmienicie. Sprawa. Mamy ostatnie... A, tu jest chyba otwarte. Jak fajnie. Oczywiście. Napotkana kobita. Prosta sprawa. A w jej domu? Czy napotkamy jakieś złoto? Oczywiście. Tutaj nic ciekawego. Też nic, ale to... Pieniądz. No dobra. Więc może to z tym questem albo przejdziemy w kolejnym odcinku, albo jeszcze teraz załatwimy. Bo chciałbym, żeby przynajmniej Xan sobie level upnął, nie? Oczywiście. Żeby już miał te dodatkowe czary, dodatkowe umiejętności. To było bardzo fajne. Ale potrzebujemy sklepu. Możemy uśmiechnąć się do naszych starych przyjaciół. Tak jest. No, jeśli robimy już im takie interesy, że w sumie im się to nieźle opłaca. Mieli nam to zidentyfikować. Po identyfikacji kupić od nas wszystko. No. No. That's nice. I jak widzimy, mamy bardzo uporządkowane bardzo uporządkowany nasz przyjaciel Queen. Marek Gnome powiedział, Master Queen prosił, abyśmy ciało. No, nie spodziewamy się coś znaleźć. Ankegi. Wiem, gdzie są Ankegi, tak? Zobaczymy. Wiecie co? Niedługo dojdziemy do momentu, gdzie będziemy musieli troszeczkę wyjść z Wrót Baldura i po prostu poszperać sobie po świecie, nie? Czyli takie
Przyszliśmy do miasta, odpoczęliśmy, zaopatrzyliśmy się, idziemy teraz na przygodę. Super. Przeklęty zwój znowuż. God fucking damn it. Ile można? Dobrze, że to żeśmy zidentyfikowali w porę, a nie tam sobie tego cieplali. Okej, okay. Muszelki, migoczące barwa, to śmieć. Nawet nie wiem, kiedy bym czegoś takiego użył, bo... Okej, okay. Szczególnie te wszystkie obszarowe, tak? One więcej szkodzą, przeciwnik i tak ma... Teraz już walczymy z takimi, którzy wiedzą, jak się bić, powiedzmy, i mają dużo odporności. Więc cokolwiek nie będziemy robić, to jesteśmy trochę do tyłu, tak? Bo to jest strata czasu, dosłownie. Okej. Okay. No, mamy nieźle zaopatrzenie. I tak, czy mamy jakieś... heroizm, niewrażliwość? Nie. Tekstura wchłaniania przeciw broni obuchowym. Elektryczność 100%. Nice. W sumie? Często też tym spamują, ale... No what? Stać nas na pewno. A na jakiś tęgi encounter z jakimś tęgim, powiedzmy, dryblasem, to można by było nawet, kurczę, to spojrzeć. Klasa pancerza to nas nie interesuje. Wzmocnienie, kondycja, geniusz, infrawizja, izolacja. Też dobra. Okej. Intuicja, siła, wolność. To sobie kupię. Tego nigdy za wiele. A reszcie naszych kolegów się przyda. Ochrona przed kwasem, przed zimnem, przed elektrycznością, przed ogniem. I przed magią. Przed trucizną i nieumarłymi. Poproszę. Co jeszcze ciekawego mamy tutaj? Niezbyt dużo rzeczy. To nam by zostały. Promień osłabienia. Nie, zwykłe pociski. Po co nam zwykłe pociski? Tak, teraz wszystkie praktycznie pociski od naszych przeciwników. Kurde, już koboldy mają magiczne strzały. Więc... Ogień słońca jest podobny do ognistej kuli, wybucha płomieniami, zadając obrażenia zależnie od poziomu. Rzucił te obrażenia. Wygląda jak jest ręką, sprawiając, by istoty, które nie wykonały rzutu obronnego, skakują pana na ziemi, zaczęły się unoszący tylko połowę obrażeń. To jest w sumie niezłe. Czas działania natychmiastowe. No właśnie. Znaczy, przepraszam, czas rzucania 3. Ale to jest wysoki poziom. Mam nadzieję, że gdzieś to zdziabiemy. Ale po co, skoro... Różdżka ognia. Fuck. Różdżka paraliżu. Nigga. Jest tyle dobrych rzeczy, które zawsze możemy kupić. W każdym momencie. Że ten ogień słońca tam... Tyle, co nic. No dobra. Jesteśmy chyba dobrze wyposażeni. Mniej więcej. Co chcesz, jeśli nalegacie... Więc możemy... No tak, bardzo możemy dobrze ruszyć na naszą ciekawą misję. Ale... Czeka jak stoimy jeszcze rano? Zguba. Się wypstykałeś. Masz pełno. Branwen też. No, a dobra, to możemy iść, bo zużyliśmy tylko i wyłącznie, tak na dobrą sprawę, te identyfikacji. Możemy się pobawić i tak też to uczynię. Tylko czy ja pamiętam, jakie musimy wybierać opcje dialogowe? Fuck. No to będzie trochę podchwytliwe.
No dobra. Ale... Hełm Baldurana mam. Można się spytać, po co za tym idziemy wykonać te wszystkie... Wait. Nie! Bardzo God damn it. Nie, zaraz. Tu? To jest tu. Nie. Tu. O, tu. Tak. Jeśli nalegacie... Hełm Baldurana mamy, to po co wykonywać to zadanie? Albo widzicie, gość, którego poprosimy o wyjawnienie lokacji hełmu, którą znam, ma nam do wyjawnienia jeszcze lokację, a w zasadzie kto posiada płaszcz Baldurana. O tak, o tak. A płaszcz Baldurana daje dodatkowe bonusy, niewrażliwość na magię, chyba 25%, czy jakoś tak. Zajebisty jest. I to jest... Uff. Jak go będziemy mieli, Krach będzie naszym front tankiem i to już wcale nie bazującym na AC, co asasynem magów. On po prostu będzie biegał z tym cholibnym mieczem i nawet nie wiem, czy mu wtedy butków nie dam. No nie, jak będzie na przyspieszeniu, to i tak se da radę. Tutaj jest rezydencja Feloniusa Gista. Porozmawiajmy z nim. To jest ten, któremu żeśmy przeszli. Tak. Bardzo dobrze. Na początku. Precz stąd, żebraku. No, słowo daję. Jak już to wrogie bóstwo. Uraziłem, że każe mnie najściem uzbrojonych po zęby łotrów. Wdarcie się tutaj wbrew prawu to czyn godny skończonych chamów. I cóż powiecie na swą obronę, jeśli nie chcecie, bym natychmiast kazał was zakuć w dyby. Czekajże, przyjacielu, a może ci się to płaci? Co powiesz na 300 sztuk złota za tylko to, by się tu rozejrzeć? Chcemy jedynie popatrzeć na niektóre posągi. 300 powiadacie? A, wiecie, może i nie stanie się nic złego, jeśli się tu rozejrzycie. Tylko się pospieszcie. Tak. No, opłaci się nam to troszeczkę bałdziej. Zaczynamy od tego pana. Tego pana wrogu. Jeśli nalegacie... Napiłb, dlaczego? Ślub. Ja. Ślub. Na tarczę Tempusa. Zastanawiam, zrobione. Gotowi? Co rozkażesz? Na potężny miecz Valkura. Potężny miecz Valkura. By Valkur's mighty blade. Tyk. Co chcesz? Dobry. Chcę poznać, przyjacielu. Otwieram oczy w pomrocznym śnie i widzę Devon. Z pewnością musisz być kimś takim, jeśli mnie uratowałeś. Jestem Vale. Uczyń mi ten honor i wyjaw mi swoje imię. Okej. Jestem Odysseus Richter i przybyłem tu szukając hełmu Baldurana. Hełm Baldurana? Owszem, znałem tę zabawkę. Czy mogę spytać, dlaczego jej szukasz i, co ważniejsze, kto ci powiedział, by przyjść do mnie? Okej. De Grodel nas wynajął, byśmy go odzyskali. Powiedział, że będziecie go mieli, nieszczęsne biedaki, że go oddacie za wasze uwolnienie. Tak powiedział? Cóż, był w błędzie. Wdzięczny jestem za waszą pomoc, ale ten przedmiot jest dla mnie ważny. Zdobyłem go niemałym trudem i dobrze o niego dbam. Czy mam od tak zrezygnować z historycznej ciekawostki, która wiele dla mnie znaczy? Proszę, byście rozważyli rzecz raz jeszcze. Wszyscy jesteśmy poszukiwaczami przygód, nieważne czy działamy z ochoty czy chęci zysku. Zostawcie mi mój łup. Dobrze wiecie, że mi się należy. Okej.
Słyszymy, ale jesteśmy uparci. Podjęliśmy się pewnego zadania i musimy wrócić z hełmem. Jeśli chcecie użyć siły, będę musiał ustąpić. Nie uważajcie mnie jednak za łatwego przeciwnika, a poza tym i tak będziecie musieli znaleźć sam hełm. Nie sądzicie chyba, że mam go przy sobie. Gdyby tak było, nie padłbym ofiarą tych kłopotów, z których mnie wybawiliście. Szukajcie, jeśli chcecie, korzystając z tej notatki. Może go znajdziecie, a może i nie. Ja wam nie pomogę. Zadowala was to, czy będziemy się bić. Okej. Ściągnąłeś na siebie zgubę swymi oszustwami. Może i tak. Nie pójdę jednak spokojnie. To prawda. Wasza wola? Możemy ich zarżnąć czas wszystkich? Na odrobinę chamstwa i brutalności. Dziękuję. Sweet ass. Holy shit. Pięknie. Ale to nie wszystko. Możemy zarżnąć wszystkich. Jeśli nalegacie... Jest tu dużo ludzi magicznej natury. Życie panu. Jest... Następny poziom. Gratulacje. 8 poziom maga. Fuck me. Fuck. Pięknie. I teraz tak. Co my temu panu damy? Nieruchomienie. Wykrycie iluzji. Co to robi? Niższego, które funkcjonuje na obszarze wskazanym przez czarującego do... Aha! Do zaklęć tych zalicza się odbity obraz, niewidzialność, lustrzane odbicie oraz niewykrywalność. Warto zauważyć, że rzucający może to określić. Może określić, kto znajduje się pod wpływem zaklęcia. Działa ono tylko na przeciwników. Piękna sprawa. Bo tam, gdzie się będziemy wydawać, wieży Durlaga. Oh yeah. Oj, tam będą czekały stobowtórniaki, które nie są takie lajtowne jak to gówno, które żeśmy widzieli dotąd. No nie, to są takie starsze, takie mega wtórniaki. Wait, what? Never mind. Upsi. Co chcesz, bym zrobił? Upsi Daisy. Tak. Zobaczymy. O, na skraju śmierci jest? Ho. Czas na odrobinę chamstwa i brutalności. No właśnie, no to już, już jest poza skrajem śmierci. Wasza wola? That's great. Zastanawiam się teraz, co dalej. Nie ma miejsca w ekwipunku? What? O, się, faktycznie. Mam dużo rzeczy ochronnych. Dobrze wiedzieć. Jeszcze trochę sobie dziabniemy. Cyk. Hehe. I ochronka przed elektrycznością. Fuck yeah. Szybciej, jeśli nalegacie. Co za to mamy? 1200. Magnifik. No dobra. Pani odczynia kolejnego jełopa. Upsi. Kazion. No cześć. Do widzenia. Dobra, dobra. Boże, jak na rzeź. Co rozkażesz? Ale lepsze? Zero straty reputacji. Wasza wola? Dobra, dobra. Ja znowu żyję. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Oh, shit. Wait. Ej! Exp mi uciekł. What the hell? Szybciej. Dziękuję. Tempusie, daj nam zwycięstwo. Uff. Nice, ale tego jednego odżałować nie mogę. O, cholipka. No dobra. To tyle, jeżeli chodzi o tego pana, do mostu w ogóle. Twórzmy sobie te drzwi, żeby nie zapomnieć. I zbadajmy tą notatkę, którą mieliśmy zbadać, a jakże. Co to jest? Lodowa strzała. Z ciężkim sercem wezmę udział w jutrzejszej bitwie, wiedząc, że mogę zginąć. Tak jest życie, a wielu głupców ryzykowało więcej za mniejszą niż moją zapłatę. Nie mogę sobie pozwolić na utratę skarbu, na który tak ciężko pracowałem. Aby temu zapobiec, piszę tę notatkę do siebie na wypadek, gdybym został ranny i stracił zdolności. Każda bitwa z magiem niesie ze sobą takie ryzyko.
Płynasz, moja piękna, upadła święta. Ma płaszcz, pamiątkę po mnie. Hełm ukryję, wykorzystując cały swój spryt. Spójrzcie tam, gdzie odpoczywają ludzie, w budynku, który mógł zostać nazwany właśnie w tym celu. Płaszcz również powinien się tam znajdować. Ale to było zbyt proste. Nie chcę, by kradzież tych przedmiotów była łatwa. Dokładnie. My wiemy, jeśli nalegać, gdzie jest panna Kłynarz. Nie wiem, czy mi się kojarzy mi się z gulaszem. Well, shit. No dobra. Zdobędźmy także płaszcz Baldurana. No bo czemu, nie? O tak. Fuck, dlaczego tu jesteśmy? Jeśli nalegacie... Nie znoszę tego. Nie znoszę. Jeśli nalegacie... Trzeba się tak kręcić jak gówno w przeręblu. Dlaczego nas wysiało po tej stronie? Jeśli nalegacie... Kłenarz to jest kobitka, którą znajdziemy w podziemiach. Jedna z kurtyzan. Na co może nas, że tak powiem, dobra, naprowadzić dobra. To, co mówił jeden z tych legend, tak? O, proszę, dzień dobry. Co chcesz, bym zrobił, jeśli nalegacie? Dobry patent. Zapamiętajmy sobie. Mamy zauroczenie. Czy to zadziała? Ma 18. Niezła ze mnie sztuka, co? Hej, nie życzę sobie, żeby jakieś uzbrojone dupki straszyły nieprzyjaciół. Idźcie, dzieci. Przysłał nas Vale. Mamy zabrać jego płaszcz. Sam nam go dał. Ha! Uważacie mnie za idiotkę? Vale nie dałby takiej rzeczy tego typu łobuzom jak wy. Nie wiem, skąd znacie jego imię. Ale pewnie niczego nie, o nim nie wiecie. Może mi powiecie, jaka jest jego ulubiona potrawa? Jakie było panieńskie nazwisko jego matki? Wątpię, byście w ogóle cokolwiek wiedzieli. Jakie ma włosy? Możecie wymienić rasę? Do jakiej należy? Fuck. O kurde, nie pamiętam. Okej. Był człowiekiem o jasnych włosach, tak mi się wydaje. Fuck. O ty bździągwo. Może... Co chcesz, bym zrobił? Czekaj. Tada, zauroczenie. Nie zła ze mnie sztuka, co? Dobra. No nie wiem. Nie zła ze mnie sztuka, co? Może go jednak znacie. Nadal jednak nie wierzę, by zechciał zrzec się tego przedmiotu na waszą korzyść. Choć bywa niekiedy lekkomyślny. Cóż, dawno już nie składał mi wizyty. Kto wie, jak mógł się zmienić. Dobrze, więc weźcie to i idźcie precz. Mam ważniejsze sprawy. Jeszcze jedno. Miał też oddać hełm Baldurana. Teraz obudziliście we mnie wątpliwości. Nadal zresztą nie sądzę, by chciał oddać płaszcz. Nie mam pojęcia, gdzie może być hełm. Wspomniał tylko coś o tym, że go ukrył. Powiedział, że nigdy nie mógł znaleźć lepszego miejsca na ukrycie płaszczu i hełmu. I że budynek nazwano praktycznie do celu. Pozwolił mi jednak zatrzymać płaszcz. Ponieważ nie chcę obu przedmiotów trzymać w publicznym miejscu. Czy to wam pomoże? Dziękujemy. Będziemy szukać dalej. Po prostu odejdźcie. W sumie... No... Zidentyfikujemy. Oczywiście nie mamy identyfikacji. Fuck. Ale to jest hełm, płaszcz Baldurana, tak? No to w sumie tutaj się możemy przespać, goddammit. Ale ja się rozwodzę nad tym, Jesus.
Najśmieszniejsze jest to, że jakbyśmy ją zabili, tudzież ograbili, to ona przy sobie tego płaszcza nie ma. Ona go dopiero ma, jak jesteśmy na tym queście i mamy po prostu te triggery wszystkie. Dobrze spotkać takiego zacnego chłopa jak ty. Tak? Czeka nas zguba. Pyk. Proszę bardzo, klasa pancerza, plus 1, rzuty obronne, plus 1, odporność na magię 25%. Shit. Check this shit out. Oh yeah. Oh yeah. Krasiek teraz, kto będzie zapindalał z tym? W sumie ty możesz, albo... nie, Xanowi dałem zwykły płaszcz ochronny. Znaczy on nic ciekawego nie ma. No dobra. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. To teraz Krach ma na sobie zarówno Baldurana płaszcz, jak i hełm. To sprawia... Znaczy akurat płaszcza nie widać. Dobra. Może to i lepiej, bo pewnie by wyglądał jak grzyk. Albo coś gorszego. A. No dobra. Jeśli nalegacie... Teraz przyjdźmy do tego pana. Po prostu go zabić. Nie będziemy mu oddawać hełmu, najlepszego hełmu w grze. No bo... Digga, really? Co? Z głupim się widział? Panie, no. No dobrze. Wejdźmy jemu do domku. No. I. Pathfinding, kurwa. O. Weszło szydło z worka. No dobra. Więc jak widzicie w tym odcinku, nieźle żeśmy się naprawdę zbroili. Mamy świetny hełm, mamy świetny płaszcz. Krasiek nawet Krasiek se wziął i se zdobył, kurczę, naprawdę fest rzecz, tak? Zrobione. Życie jest. Oczywiście. Okej. Tak, ja najpierw z nim pogadam. Znaczy, najpierw to przygotujmy się na wszelki wypadek. Nasza jeżeli chcecie. To jest podstawa. Czy on zdąży cokolwiek rypnąć? Wątpię. Ale gdyby... Dokąd zblasujmy się. Czekaw, czym sęk? The sęk jest od mnie. No dobra. Dobre. Chcesz czegoś, przybyszu? Dzięki za to, że odnaleźliście hełm Baldurana. Miło było robić z wami interesy, oto wasza zapłata. Ja biorę hełm teraz, muszę iść, ale zostawiam kilku służących, którzy was wyprowadzą. Nie są to miłe typy, więc na waszym miejscu odszedłbym tak szybko, jak to możliwe. Tak się nie będziemy bawić, dlatego myślałem, że przynajmniej będziemy mieli cholerną możliwość odpowiedzenia mu, że sorry, ale nie, nic z tych rzeczy, no niestety nie mamy. Na tarczę Tempusa. Zobaczmy. Skoro tak, co my tutaj mamy? Spróbujmy go uśpić. Sparaliżowan? Czy nie? Chcesz, bym zrobił? Tak? Nie. Jeśli nie, no to trudno. Zastanawiam się teraz, co dalej. Czekam. Dobra, czy pan może mu ciepnąć oślepionko, poproszę. Wasza wola? I ci wszyscy proszę mu naklepać. O, czyżby on coś dziadował? Pewnie tak. Ogłuszymy go. Pięknie. Jakim cudem... Co? Czekaj, nie mieliśmy... Panika.
Dobra, nieważne. Chyba wczytaliśmy stan po prostu sprzed rzucenia bufa. Aha, no tak. Bardzo dobrze. Teraz już rozumiem. Przepraszam. Myślałem, że cały czas mam ochronę przed strachem. No ale złotoszyliśmy go na tyle szybko, że to naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Myślałem, że po prostu uda się w konwersację wejść, tak? Sorry, ale w dupie mam twoje te dyrdy mały, bierzemy swoje i koniec. Niestety przełamanie strachu ma Branwen. Kolejna osoba, która oczywiście nie zdała testu strachu. Oh Jesus. Ale doświadczenie 1800. Jak na czarodzieja? Kiepsko. Ten wojownik z tym durnym hełmem miał więcej, tak? O, Alan się obudził, dziękuję. Dlaczego o tym wspominam? Bo tutaj jest... Ta-dam, jakaś zbroja paskowa i to całkiem jakaś taka lepsza. A, tylko plus jeden. Dobra, nieważne. Fuck. Co chcesz, bym zjeść nie nalegacie? No dobra, tak jak widzicie, zrobiliśmy kawał... Naprawdę odrobiliśmy kawał lekcji. Mamy świetne wyposażenie, jesteśmy świetnie przygotowani. Tylko żebym jeszcze nie zapominał o tylu rzeczach. O, shit. Dobra. Hmm. No. Sprzedajmy ten nasz sprzęt. Ale to możemy w zasadzie zakończyć na dzisiaj, tak? Więc ja sobie ten sprzęt posprzedaję, pouporządkuję, a z wami się zobaczę w innej, najbliższej możliwej okazji, która nie powinna być jakoś długo. Do tego czasu się zastanowię, co będziemy w sumie robić. Może wreszcie byśmy poszli do Brodu Ulgota i zaczęli robić content z Wybrzeża Mieczy, zanim pójdziemy dalej. Bo ja na przykład chcę na Sarewoka przyjść tak dojebany, za przeproszeniem, ale przyjść po prostu zrobiwszy te wszystkie cholerne wyspy wilkołaków, lodową wyspę, wieżę Durlaga, jak mu przyjdę i po prostu takie pakery, takie ociekające potem, takie menago wejdą. No co tam, Sarewok? Luzuj poślady, będziesz orany. Mniej więcej coś takiego. Będzie to warte oglądania zdecydowanie na National Geographic albo jakimś innym ciekawym kanale. Mamy coś do identyfikacji? Chyba nie. Ale dziabnąłbym sobie jakąś różdżkę. Bo na razie bardzo mi z nimi fajnie idzie. Różdżka strachu. Good shit. I różdżka magicznych pocisków nie bardzo. W zasadzie na tym etapie ona jest wcale nie lepsza niż proca, szczerze mówiąc. Zadaję co tam? 1d4 plus 4. I co? Znaczy, przechodzi przez... To jest zaleta, tak? Przechodzi przez jakieś tam fizyczne negacje obrażeń. Na przykład jest zombiak, no to jak w zombiaka walniemy, albo, no, w zombiak to jeszcze, ale w szkieleta jak walniemy. Bardzo dobrze. Chociaż nawet nie, bo szkielet akurat to od obuchowych obrażeń zbiera. Nawet proces jest bardziej... To w co... Co tam z proces zwykłej neguje? No nieważne. Wejdźmy do tego pana. Zobaczmy się, czy chociaż amunicji możemy nadrobić. Bo jest tutaj krucho, jeśli tak? Nalegacie... Szczęścia, że aleło. Moje ceny są najniższe. Co tam u ciebie słychać? Masz jakąś... Oczywiście, że nie masz. Co za kretyn. Olej szybkości, mikstura leczenia. No nic nie ma ciekawego. Po co ja tu przyszedłem? Dobra, słuchajcie, bo będę tak przeciągał. Jeśli nalegacie... Do zobaczenia w takim razie wkrótce. Widzimy się może jutro, może pojutrze. Haha. Cześć.